history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Może się uda. Ola to próbuje. Siemanko, z tej strony Paweł. Witajcie na moim kanale, w moim pierwszym filmie poświęconym zakładaniu pasieki. Tak, zdecydowałem się w tym roku założyć swoją własną pasiekę. W związku z tym podzielę się tym z Wami na internecie. Od razu mówię, że nie jest to żaden poradnik. Jestem kompletnie zielony na temat pszczelarstwa. To znaczy, zielony może już nie, bo jakiejś wiedzy tam już liznąłem, coś wiem, ale jestem, powiedzmy szczerze, amatorem. Mam nadzieję, że się to zmieni w niedługim czasie. Także traktujcie te filmy bardzo, może niezbyt poważnie, aczkolwiek mam nadzieję, że każdy z nich coś wyciągnie dla siebie i zdecyduje się również na przygodę z pszczołami. Także wszelka konstruktywna krytyka i tak dalej, mile widziana poniżej w komentarzach. Dobra, nie przedłużając, coś mi tu lata, zacznijmy sobie od tego, jak w ogóle, jak zacząć prowadzenie, znaczy jak zacząć przygodę z pszczołami. Sprawa jest prosta. Na wstępie trzeba zrobić bardzo ważną rzecz, której ja jeszcze nie zrobiłem, czyli sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na jad pszczeli. Pamiętam, że kiedyś w dzieciństwie jakieś pszczoły mnie żądliły i nic złego się nie działo, to prawdopodobnie wszystko jest ok, ale to się okaże w praniu. Także gdybym za jakiś czas znikł w ogóle z YouTube'a, to znaczy, że nie jest dobrze. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Więc jak już sprawdzimy, czy jesteśmy uczuleni i okaże się, że wszystko jest w porządku, no chyba, że ktoś chce biegać z insuliną. Czego się używa, jak użądli pszczoła? Nie, to jest to w strzykawce. Zastrzyk z adrenaliny. O, właśnie. No, już wyszło, zapomniałem. Z adrenaliną chyba, tak? Dobrze mówię. Dobra. No to jedziemy. Ja tutaj mam taką małą ściągę, żeby o niczym ważnym nie zapomnieć, a jeśli o czymś zapomnę, to przypomnijcie mi w komentarzu albo w wiadomości. Może lepiej w komentarzu, żeby wszyscy wiedzieli. Dobra, to bardzo ważną rzeczą jest motywacja, czyli to, dlaczego chcemy to robić. Czy to jest pobudki hobbystyczne, czy może chcemy na tym zarobić, czy po prostu odziedziczyliśmy po kimś taką pasiekę i tak dalej. No jeśli już się przekonamy do tych naszych motywacji i będziemy wiedzieli, że chcemy to zrobić na pewno, bo czy to jest jeden ul, czy 10, to pracy jest podobnie, trzeba kupić, trzeba zainwestować i tak dalej, więc dobrze jest się zastanowić nad tym, czy chcemy to robić. Aczkolwiek próbować można. Także tak. Jedziemy dalej. Czyli już jesteśmy zmotywowani, więc musimy się zastanowić nad miejscem naszej pasieki, czyli takim miejscem, z którego nas nikt najlepiej, żeby nas nikt nie gonił za jakiś czas, za rok, tydzień i tak dalej. Czy jakaś własna działka, kawałek większego ogrodu i tak dalej. Po prostu zakładam, że każdy będzie miał pszczoły stacjonarne, to znaczy, że nigdzie nie będzie ich wywoził, przynajmniej na początku i tak dalej. Będzie to pasieka taka przydomowa, także dobrze jest mieć miejsce, gdzie nie będziemy ich przestawiać, tych uli, i usuwać, kombinować i tak dalej. Okej, jeżeli już mamy takie miejsce, w moim przypadku to jest taka działka nieopodal domu. Będę to mówił tak na własnych przykładach, więc chronologia też jest jakaś w tym filmie, aczkolwiek nie trzeba się nią sugerować za bardzo, także każdy może postępować, robić po swojemu. Dobrze, jak już wiemy, co, gdzie chcemy mieć swoją pasiekę i tak dalej, jesteśmy przekonani, to wypadałoby też zdobyć jakąś wiedzę na temat pszczół. Ja przyznam się szczerze, że od razu kupiłem jakieś książki,
poczytałem, trafiłem nieźle. Mogę polecić jak najbardziej, żebym nie przekręcił nazwiska. To jest Czesław Bojarczuk, poradnik pszczelarski. Wanda Ostrowska, gospodarka pasieczna. Sławomir Trzybiński, tu są dwa tomy. Organizacja... Rok w pasiece to się nazywa i organizacja pasieki, produkty pszczele, to jest tom pierwszy, a Rok w pasiece to jest tom drugi. Bardzo fajne obie książki, szczegółowo opisane wszystko. Ta pierwsza, Czesław Bojarczuk, poradnik pszczelarski, również jest fajna, bo poznamy i budowę pszczoły, budowę ula i nawet przepis na miodówkę. Także stara, ale jara, jak się to mówi. Dobra, następna sprawa, żeby zmieścić się w tych 30 minutach i nie przedłużać, to jest czasopisma online. Mówię online, bo są pewnie takie papierowe, ale jest tego dużo na internecie, z tym, że to jest płatne wszystko, więc trzeba się zdecydować, czy chcemy inwestować, ale o tyle są fajne, że możemy w takich czasopismach być na bieżąco z takimi różnymi informacjami, z wiedzą na temat pszczół, z różnymi newsami i tak dalej, także w pewnym sensie to jest taka co chwilę odświeżanie swoich wiadomości. Wracając jeszcze do książek, no to książki, to wydaje mi się, że to jest taka podstawa, bo tam jest ta wiedza usystematyzowana, uzupełniona i wszystko jest w jednym miejscu. Choćby korzystając z jednej książki, można już, myślę, spokojnie wystartować z jakąś pasieką. Dalej to fora internetowe. Jak najbardziej polecam, jak w książkach znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, tak na forach internetowych tak mi się wydaje, że jakie głupie pytanie byście nie zadali, to tam już jest na nie odpowiedź. Także przypuszczam, że w 98% wszystkie pytania, które nasuwają wam się do głowy, już są na forach internetowych, tylko trzeba poszukać i na pewno ktoś się tym zainteresuje i wam odpowie, albo już znajdziecie taką odpowiedź. Sam korzystam, także bardzo fajna sprawa. Dobra, dalej. Oczywiście YouTube. Jesteśmy coraz bliżej kontakt z pszczołami. Teraz możemy już zobaczyć. Na YouTubie jest mnóstwo filmów, z których możecie korzystać, patrzeć, oglądać, podglądać. Ja mogę polecić trzy kanały, które sam oglądam od dawna. No, bardzo mi się podobają. Myślę, że warto zajrzeć. To jest pasieka Tomka Miotka. Taki bardzo fajny, doświadczony jegomość Tomasz Miodek. Bardzo polecam. Też pasieka początkującego pszczelarza, pasieka Aaron bodajże. I tam też jest pasieka od początku chyba. Od startu aż do już chyba 3 lata jest ten kanał. I trzeci kanał Piotr i Pszczoły. Mały reset ostatnio chyba zauważyłem. Ale bardzo fajnie się tego słucha i też można się czegoś dowiedzieć. Każdy początkujący przynajmniej czegoś się dowie. To by były fora internetowe. To znaczy się YouTube. Oczywiście idziemy coraz bliżej pszczelarze wokół nas, czyli jeżeli macie w okolicy jakiegoś kogoś, kto może wam te pszczoły pokazać, coś wam podpowiedzieć, jakiś doświadczony pszczelarz, to jak najbardziej to jest chyba jedna z lepszych opcji. Można podejść, zobaczyć, podpytać. Oni raczej chętnie podpowiadają i przynajmniej u mnie są bardzo życzliwi, otwarci i w przyszłości pewnie będziecie też handlować między sobą a propos różnych rzeczy, czy to matek pszczelich, czy samych odkładów, rodzin i tak dalej. Także polecam podejść do takiego pszczelarza i podpatrzeć. I teraz ostatnia sprawa, czyli koła i związki pszczelarskie. Nie ma w tym nic ustawionego, że jest to na samym końcu. Aczkolwiek zdania na ten temat są mieszane. Jak się orientowałem w środowiskach pszczelarskich, niektórzy właściciele dużych pasiek korzystają i są zapisani i jak najbardziej pozyskują różne środki, dotacje, lekarstwa dla pszczół i tak dalej, ale a niektórzy znowu są dosyć negatywnie nastawieni. Wiadomo,
jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tu nie chcę się rozgadywać, wiem, że różnie jest. Tak najogólniej mówiąc, to może pomóc, tam jest dużo ludzi, którzy się na tym znają. Oczywiście można wtedy, a nawet trzeba zarejestrować taką pasiekę powyżej iluś tam pni u weterynarza, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom i tak dalej, żeby szybko je zdusić w zarodku. No i nie tylko. Wiele innych plusów przynależności do związków pszczelarskich. I tak mi się wydaje. Sam nie jestem, ale być może w przyszłości to zrobię. I to chyba by było tyle na razie, jeśli chodzi o wiedzę na temat, zdobywanie wiedzy na temat pszczół. Więc przechodzimy dalej do czegoś takiego jak drobny sprzęt pszczelarski. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, można zacząć od uli i tak dalej. Zacznijmy, jak już mówię, od sprzętu pszczelarskiego, czyli takie podstawowe, wydaje mi się, rzeczy, które ja, zdobywając tą wiedzę w trakcie, tak jak tu opisuję, stwierdziłem, że zakupię. Oczywiście wszystko jest, przypominam, w książkach, naprawdę szczegółowo, fajnie opisane. Dużo sprzętu jest, bardzo dużo różnego rodzaju gadżetów i tak dalej. Także nie będę tutaj opisywał tego wszystkiego. To wszystko później możecie sami według własnego uznania i potrzeb zorientować się i sobie zakupić. Ale takim, myślę, najpotrzebniejszymi rzeczami to jest oczywiście odzież ochronna, jakiś kombinezon z kapeluszem, sama bluza z kapeluszem albo sam kapelusz. No, wszędzie występuje ten kapelusz, on jest chyba takim dodatkiem nieodłącznym, jeśli chodzi o pracę w pasiece. Wiadomo, ochrona musi być, oczywiście jakieś rękawice, chociaż w rękawicach podobno niewygodnie się pracuje. Także kombinezon, oczywiście podkurzacz, czyli taki podkurzacz. Każdy wie, o co chodzi, albo prawie każdy. Takie coś, co leci z tego dym, tak? Służy to do uspokajania, w cudzysłowie, pszczół. One wtedy są niespokojne, a opijają się miodem i włażą między do gniazda, między ramki i tam po prostu szykują się do ewakuacji w pewnym sensie. No, dlatego podkurzacz musi być. Oczywiście chyba tak, chyba dobrze mówię. Coś w tym stylu. W każdym razie podkurzacz jest wskazany, aczkolwiek niektórzy pracują bez podkurzacza. Podobno niektóre pszczoły są o tyle łagodne, że można podchodzić bez nawet. Także kwestia wprawy pewnie, już doświadczenia. Podkurzacz, odsklepiacz musi być, czyli taki widelec w pewnym sensie do odsklepiania miotku. Jeżeli już pszczółki poszyją rameczki, to trzeba to, że tak powiem, otworzyć i do tego służy na przykład odsklepiacz widelcowy. Prawdopodobnie gdzieś tutaj będę wyświetlał, także dogrywał te sprzęty i na pewno już gdzieś to się tam pojawia. Dłutko. Dłuto jest równie pomocne i ważne w pasiece. Także zawsze pszczoły gdzieś tam kitują, zlepiają te ramki głównie i czymś musimy to podważyć, czy korpusy w tych, głównie w wielkopolskich korpusowych, czy same ramki. Do czyszczenia też ramek można używać takiego dłuta. Także dłuto jak najbardziej. Oczywiście zmiotka. Nie zmiatamy raczej pszczółek dłońmi, czy tam jakimś nie wiadomo czym, jakimś metalem, pogrzebaczem. Chociaż widziałem, niektórzy jakiś gałązek używali. Okej. Zmiotki są fajne, są raczej z naturalnego włosia, także miękkie, krzywda się pszczołom nie stanie i można fajnie te pszczółki ogarnąć. Krata odgrodowa to już takie dodatki, w zasadzie to też zależy, czy ktoś pracuje na kratach odgrodowych, czyli takich plastikowych albo metalowych cosiach, które się kładzie między miodnie głównie a gniazdo, żeby ta matka nam
nie zaczerwiła tam, gdzie nie chcemy, tak chyba to najogólniej można powiedzieć. Ja jeszcze zobaczę, czy będę na tym pracował, z ciekawości może spróbuję, ale w każdym razie mam kilka, ale jeszcze się okaże. Czyli krata. Drut i belki w częściach, czyli wszystkie te akcesoria potrzebne do składania belek, jakiś klej do drewna, gwóźdki i tak dalej. To myślę, że pokażę w kolejnym filmie, o co chodzi. To też taki dodatek nieodzowny, nieodłączny od prowadzenia pasieki. Zawsze trzeba je gdzieś tam dorobić, wymienić i tak dalej. Także węza oczywiście do wtopienia, to też w kolejnym filmie myślę będzie pokazane. Rojnica, to nie musi być na początku, ale w jakimś tam, po jakimś tam czasie warto taką rojołapkę, rojnicę, to jest chyba rojołapka, to jest coś innego, rojnica bardziej pasuje do czegoś takiego, czy na rój, czym możemy złapać rój, jeżeli nam wyjdzie, ucieknie gdzieś tam, do czego możemy na przykład do takiej rojnicy osadzić rój. Oczywiście można innymi sposobami, ale taki profesjonalny sprzęt to chyba taka rojnica. Podkarmiaczki też jest ważną rzeczą, żeby te pszczoły w pewnych momentach podkarmiać. Nie będę się tu zagłębiał w takie szczegóły na temat podkarmiania i w ogóle na temat tych rzeczy, które wymieniłem, bo sam nie do końca jeszcze to wszystko ogarniam, uczę się, także zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Podkarmiaczki mam dosyć ciekawe, niesłoikowe na razie. Podobały mi się takie właśnie, nie wiem jak to nazwać, myślę, że teraz je jakoś wyświetlę, to zobaczycie, o co chodzi. Podobno fajnie się sprawdzają, nie są zbyt duże, ale też nie są małe, wygodne, wygodnie się nimi operuje. Wkładki wylotkowe, tak zwane wkładki wylotkowe, czyli z wylotek w ulu można tam zakładać różne wkładki, różne nakładki, takie ograniczające ten wylot pszczół i ograniczające inne rzeczy, czy przy transporcie i tak dalej. Rzecz, która może się pojawić, aczkolwiek nie musi. Transportówka, no to najprościej mówiąc taka skrzynia na ramki i tak dalej, czy na miód, kiedy będziemy wybierać z pasieki, żeby to gdzieś osadzić, przykryć i jak najszybciej ewakuować się z tym do miejsca, gdzie będziemy to ten miód wyciągać z tych ramek, tak, pobierać. Dobra, co dalej? Miodarka, tak, już przeszliśmy do czegoś takiego jak pobieranie miodu, więc miodarka musi być, te prace przy miodobraniu, jakaś tam ręczna czy elektryczna, na początek wystarczy ręczna, też pewnie będę miał ręczną, tam jakąś trzyramkową. Szczegóły na temat typów miodarek i tak dalej, wszystko w literaturze, w książkach czy gdzieś na internecie. Jeszcze ja sam przyznam, że jeszcze nie mam, ale w najbliższym czasie może się zaopatrzę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście tam odstojnik, sita i tak dalej na miód, żeby do odstania miodu, żeby wszystko, co ma wyleźć z niego, to żeby wylazło na górę i tak dalej. Także odnośnie sprzętu, jeżeli o czymś zapomniałem, to piszcie jeszcze w komentarzach o czymś ważnym, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy wymieniłem. Dobra, no to mamy wszystko, czyli trzeba się zastanowić, jakie ule, ile tych uli. No na początek nie chcę tutaj niczego sugerować, ja zdecydowałem się na 4 ule z tego względu, że jeden wydaje mi się, że to jest za mało, jeżeli chcemy, to z tego względu, że może będziemy mieli bardzo słabą rodzinę i ciężko wtedy taką rodzinę na jednym ulu trzymać zawsze, jeżeli będziemy mieli dwa ule, to zawsze można połączyć, że tak powiem, więc tak myślę, od 2 do 4 uli na początek to jest ok. No a gdzieś słyszałem, że czy 1 ul, czy 10, to i tak tyle samo pracy przy tym, czy podobnie, więc to, tak zobaczycie, jak kto woli. No ja mam 4, jeden w zapasie, także jaki typ ula, no to nie podpowiadam, bo no nie znam się. W sensie
To zależy od paru rzeczy, od tego, na jakich ulach może w okolicy operują różni pszczelarze, bo zawsze wtedy jest łatwiej taki ul pozyskać to znaczy ul. Chodzi głównie o ramki. Sama obudowa jako ul to jest różna, że tak powiem. Natomiast różnią się w środku ramki, są różnej długości i szerokości i wtedy może być problem, jeżeli mamy różne typy uli i tych ramek. No najlepiej mieć na początku chyba jednak, tak mi się wydaje, przynajmniej tak zrobiłem, jeden typ uli na jednej ramce, żeby to wszystko było jak najprostsze. Żeby można wtedy od sąsiada pszczelarza czy z kogoś z okolicy, który też gospodaruje na tych samych ulach, łatwo kupić jakiś odkład czy coś w tym stylu. No, głównie o to chodzi, więc słyszałem, że popularne są wielkopolskie w Polsce i też warszawskie stojaki. Także no, nie chcę tutaj niczego sugerować, trzeba się zastanowić i na jakim wam będzie wygodnie się pracować. Na pewno troszkę na korpusowych jest ciężej na początku ze względu na te korpusy i operowanie nimi, ale to już wasz wybór. Trzeba doczytać, zorientować się i pomyśleć, co by było dla was najlepsze. Ja kupiłem ule korpusowe, chyba to było u Dyrdy. Zresztą moje okolice, tak naprawdę. Ten pan, który je robi, sprzedaje. Postaram się zlinkować na dole w opisie. Dwa są od niego, i dwa Ratajczak, o ile się nie mylę, nieocieplane. Dwa ocieplane, dwa nieocieplane, to dlatego, że chciałem zobaczyć, jak to będzie się, co się będzie działo. Jak będzie się pracowało na taki i na taki. Co chwilę coś mi przerywało, okazało się, że karta pamięci jest pełna, no i nie wiem nawet, w którym momencie skończyłem. Ale tak najogólniej mówiąc, to już w ogóle skończyłem tego, nazwijmy to, vloga. Także to wszystko, co mam do powiedzenia w tej kwestii na temat zaczynania przygody z pszczołami, mojej przygody. Wszystkie te informacje, które powiedziałem, o których opowiedziałem, oczywiście moja droga postępowania, jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego w ten sposób i pójść tak, mniej więcej tą drogą, to oczywiście myślę, że to nie jest najgorsze wyjście, ale oczywiście każdy ma prawo robić to wszystko po swojemu, że tak powiem. Źle się chyba ustawiłem do tej kamery. Wyglądam jak two faces, po prostu jeden przyciemniona twarz, tu mi słońce w ogóle wali, kobieta gdzieś uciekła i tak to wyszło. I co mogę powiedzieć, to bardzo piękne miejsce, widać góry w oddali. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem, o niczym nie zapomniałem. Czy jeszcze do czegoś chcę wrócić? Chyba nie, bo to są takie najogólniejsze informacje, które powinno się, myślę, gdzieś tam wiedzieć i warto wiedzieć na początku, dzięki którym w zasadzie idę dalej, tak? Pomalowałem ule, nie wiem, złożyłem je do kupy, chociaż to nie było proste, chociaż to nie było trudne, bo w zasadzie przyszły w całości, to było głupie, okej. Także... Jezus, czy ja chciałem jeszcze coś powiedzieć, patrząc na ściągę, chyba to wszystko. Nie wracam już do niczego, nie rozdrabniam się na jakieś nie wiadomo co, jakieś drobnostki odnośnie tego, co powiedziałem. Myślę, że miało to mniej więcej ręce i nogi. No gdyby nie miało, to chyba bym nie był w tym momencie, w którym jestem teraz, jeśli chodzi o pszczoły. Dobra, no to chyba będziemy kończyć. Wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Jeżeli czymś zapomniałem, to możecie zwracać uwagę, pisać, dopowiadać. Myślę, że miało to ręce i nogi, jakiś kręgosłup, także nie było tak źle. To jest wszystko. Moja droga, tak jak ja to zrobiłem, postanowiłem zrobić. Każdy oczywiście może
według własnego uznania posterować, pokierować swoją przygodą pszczelarską, że tak powiem. Także w tym pięknym plenerze, w tą piękną majową niedzielę chyba się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny filmik, który już wkrótce niebawem będzie. No i chyba to tyle. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, mam nadzieję, i usłyszenia, i w ogóle. No, tyle. Hej. A kurwa. A się pierdolę.